Keeping it cheap ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show us that. I siemaneczko, witam was, tutaj Buglantowski z nowym glitchem GTA 5. Pokażę wam na tym odcinku, jak robić glitcha z napadem wyciek danych, bo właśnie na tym napadzie jest dwa razy kasa i RP. To co tutaj widzicie, to jest pojedyncza kasa, czyli tutaj nagrywałem ten odcinek jeszcze jak nie było dwa razy kasa i RP, zostawiłem go na później, no i myślę, że nie ma lepszej okazji jak dzisiaj, żeby pokazać wam właśnie tego glitcha, żeby przypomnieć wam tego glitcha, jak robić wyciek danych, czyli napad bez przygotowań. Wystarczy te przygotowania robić tylko raz, a później można powtarzać ten napad raz za razem bez przygotowań, także sprawa jest zajebiście łatwa. Tutaj pozdro dla Sebowalus. No i lecimy z tematem. Sprawa jest banalnie prosta. Tak jak było widać, można zarobić 700 tysięcy na głowę. Razy 2 to jest 1 400 000. 1 400 000 co jakieś 10 minut. To jest bardzo fajna sprawa. Lecz nie liczyłbym na to, że jakiś random da wam aż tyle kasy, dlatego jeżeli chcecie to robić w parach, bo wystarczą dwie osoby, żeby zrobić tego glitcha, żeby zrobić ten napad, także piszcie do siebie pod filmikiem, w komentarzach, na czym gracie, jaki macie nick, dobierajcie się w pary i róbcie ten gruby hajs. Najpierw zrobić trzeba będzie przygotowania, a później wystarczy już po prostu robić tutaj grube zamieszanie, robić grube zamieszanie. Sprawa jest banalnie prosta, wystarczy po prostu zrobić przygotowania, a następnie zabrać się za ten napad, zabrać się za napad. Napad jest bardzo prosty, myślę, że wielu z was już dawno to robiła. Pokazuję wam tą metodę, przypominam wam ją dlatego, że jest dwa razy kasa i RP na napadach, także naprawdę jest to bardzo fajna i łatwa metoda na zarabianie. No niestety tutaj, żeby skostować ten napad, potrzeba mieć bazę, także jeżeli nie macie jeszcze bazy, polecam wam robienie tych pierwszych napadów, czyli napadu z bankiem Fleka i napadu z ucieczką z więzienia, z Raszkowskim. Tam nie trzeba mieć żadnej bazy, wystarczy zwykły apartament, żeby hostować te napady. Zresztą nawet nie trzeba mieć żadnego apartamentu, wystarczy tylko pilnować telefonu i wbijać na zaproszenia, jak wysyłają wam na zaproszenia do napadu. Wtedy będziecie zgarniali ten szmal, wystarczy zrobić jeden taki napad, kupić apartament, później samemu można to hostować i będziecie wtedy zarabiali gruby, gruby szmal. Jeżeli podoba się wam ta nowa, zajebista, łatwa metoda na zarabianie kasy, zapraszam was już teraz do klikania lajków, a wy zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, niech klikną subskrypcję, niech włączą powiadomienia, żeby już zawsze być na bieżąco, bo takie petardy tylko tu, bo ja dostarczam wam wszystkie najświeższe, najlepsze i najzajebistsze glitche i wiadomości ze świata GTA 5, a myślę, że to jest bardzo dobra metoda na zarabianie kasy, zwłaszcza, że myślę, że nie dalej niż za jakiś miesiąc będzie nowa aktualizacja, do której będziecie musieli być przygotowani, będziecie potrzebowali bardzo dużo pieniędzy. Będzie to właśnie ta aktualizacja z nocnym życiem, z nocnymi klubami. Bardzo możliwe, że tam będą nowe jakieś apartamenty. Naprawdę będziecie potrzebowali bardzo, bardzo dużo pieniędzy, żeby zarobić, żeby kupić sobie wszystkie te rzeczy z tej nowej aktualizacji. A tutaj przy tej akcji właśnie z napadami, dwa razy kasa na napadach, to jest najlepsza metoda na to, żeby zarobić kasę. Mówię tutaj zwłaszcza o tych, którzy nie mają bazy, nie mogą kopiować, bo nie mają potrzebnych rzeczy do kopiowań. Tutaj jest najlepsza metoda, żebyście właśnie teraz zarobili sobie te potrzebne pieniądze i zaczęli kopiować pojazdy, żebyście zarobili te pieniądze na nową aktualizację. Tam wielu z was pisze w komentarzach o tych, że zabierali kasę skąd i że ludzie gubią samochody. To chodzi, to dotyczy głównie tylko PS4 i PC-tów. Na Xboxach takie rzeczy się nie dzieją. Jest to tak dlatego, bo korzystaliście z tego mod menu i po prostu żeście kopiowali od znajomych sobie samochody, które były modowane przez mod menu. Chodzi tutaj głównie o pojazdy z kołami Benego, z tymi oznaczeniami, wszystkie modowane pojazdy,
które były modowane na fabule, a później przenoszone na online, i jeżeli ktoś sprzedawał takie pojazdy lub jeżeli ktoś po prostu miał je w garażu, no to te samochody mu ginęły, a jeżeli je sprzedawał, no to także została usunięta kasa za te pojazdy, i to jest cała historia, także nie bójcie się, nie stresujcie się, tegliczek, które ja wam pokazuję, są 100% bezpieczne, jeszcze nikt nie dostał bana za to, że robił glitche, które pokazywałem na moim filmiku. Jeżeli jest jakiś glitch, który jest niebezpieczny, który ma zagrożenie bana, na pewno wam o tym powiem, tak jak to było na przykład przy glitchu z trybem reżyserskim, gdzie się sprzedawało apartamenty. Tam było ryzyko bana, ale oczywiście powiedziałem o tym wam na samym początku tego filmiku, także ze stresu, bez stresu możecie robić tutaj tą zajebistą metodę na kasę. Tutaj możecie zarabiać hajs bez bunkra, możecie zarabiać hajs bez mobilnego, możecie zarabiać hajs bez Avengera, możecie zarabiać hajs bez bazy, możecie zarabiać hajs bez tablica i fruta, możecie zarabiać tutaj hajs zupełnie bez niczego, nie musicie mieć nic, wystarczy tylko pilnować telefonu i akceptować zaproszenia, które wysyłają wam inni gracze na napady. Oczywiście możecie wtedy, jeżeli macie bazę, to możecie schostować taki napad, ale pamiętajcie, że jeżeli hostujecie ten napad, to przede wszystkim musicie zapłacić za rozpoczęcie tego napadu. Oprócz tego musicie zrobić wszystkie przygotowania. No i teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy trzeba będzie kliknąć offline na internecie. Osoba, która hostowała, już ma przygotowane, żeby kliknąć offline, a osoba, która pomagała, mówi teraz, właśnie jak się otworzyły drzwi i zobaczyliście te osoby, które wchodzą do tego pomieszczenia, mówiście znajomemu już, a on klika offline, czyli wyłącza internet. Może to można zrobić na routerze, ale polecam wam to robić w ustawieniach, po prostu wchodzicie w ustawienia sieci i wtedy klikacie offline, żeby przejść offline. Następnie wracacie z powrotem do gry, włączacie, potwierdzacie ten komunikat, wyrzuca was na fabułę, wchodzicie na online wtedy dopiero i wracacie do gry. To jest bezpieczna metoda, żeby powtarzać ten napad bez przygotowań, bez konieczności robienia kolejnych i kolejnych przygotowań. Także jeżeli podoba się wam ten patent, zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, pojechane patenty na kasę, które przygotowałem specjalnie dla was na moim kanale. Ja jestem Bublantowski, wasz ziom. Elo! Mam nadzieję również, że skorzystaliście z okazji i żeście obejrzeli te walki darmowe z KSW, które umożliwiłem wam, dając wam adres strony, na której można było oglądać te walki za darmo. Także wszyscy ci, którzy mają włączone powiadomienia i mają włączone otrzymywanie postów z mojego kanału, na pewno mieli szansę skorzystać z tego. Ja oglądałem po raz kolejny cały KSW 100% za darmo, w bardzo dobrej jakości. Nie było to na YouTubie, ale było to na innej stronie, do której podałem adres podczas kiedy KSW się już zaczęło. Dobra, to byłoby w sumie na tyle. Teraz jeszcze raz tylko zobaczymy, ile tej kasy. Pamiętajcie, że ta kasa, która tutaj widzicie, to jest kasa za razy 1, nie? A teraz kasa jest razy 2, czyli ta osoba, która zgarnia hajs, dostaje dwa razy tyle kasy, co tu jest napisane. Bo to było robione, to było nagrane wtedy, jak jeszcze nie było dwa razy kasa i RP. W tym tygodniu mamy dwa razy kasę i RP na napadzie z fleka, na napadzie z ucieczka z więzienia i na napadzie wyciek danych. Pamiętajcie, ta kasa, którą tutaj widzicie, trzeba pomnożyć ją razy 2 i wtedy wychodzi wam ten wynik, który zgarniecie, jeżeli zrobicie wszystko tak, jak wam tutaj pokazałem. Także potencjalny przychód był 812 tysięcy. Ja dostałem 85% przychodów, to jest 700 tysięcy razy 2, to jest prawie 1 400 000 za te kilka minut zwykłej postrzelanki. Także zapraszam was do klikania lajków, jeżeli podoba się wam ta metoda, i zapraszam was również na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, wasz ziom. Elo!